Dzień dobry, piątek, weekendu, początek, witamy się z wami. U nas pięknie, chociaż rano powiem wam, jak wstałem, to niebo było jakieś takie szczelnie wypełnione chmurami. O, a teraz fontanna działa. Tak, działa już fontanna, to znaczy, że się rozpoczął sezon, no taki prawie że wakacyjny. A skoro sezon już prawie letni, chociaż jest wiosna, ale no, jak zapowiadałem prognozy pogody, to w niedzielę 28 stopni nawet, w cieniu, to słuchajcie, przyszedł czas, żeby wymienić opony i ten dzień się właśnie nastał. Także u nas dzisiaj zmiana, wymiana opon. Także dzisiaj przechodzimy z sezonu zimowego na sezon letni, jeżeli chodzi o opony. Marzenka już tu widzę, zwarta i gotowa. Dzień dobry. Tak, tak. Także teraz jeszcze wizyta, słuchajcie, w sklepie budowlanym, bo musimy podjechać po wiertła do kafelek, do gresu dokładnie, i koronkę, z racji tego, że muszę wywiercić otwory na nowe, no właśnie, sprzęty, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Tak, uchwyt na papier. Uchwyt na papier do sraczyka, czy uchwyt na mydło, no. Takie tam rzeczy. Muszę wywiercić, a że to jest twardy gres, powiem wam, no to koronka będzie konieczna. Także potem jeszcze musimy skoczyć, potem jedziemy zawieźć auto, no i działamy. I działamy. Oczywiście jeszcze wpadnie jakieś śniadanie, bo nie może być inaczej. Marzenka potem będzie coś tam gotowała, nie? No tak, chcę sobie coś przygotować na dziś niebo. Chociaż dzisiaj mamy to znaczy takie niewymagające menu w sumie, bo dzisiaj robimy zapiekanki. Ale sałatkę jeszcze chcę zrobić, a na jutro przygotuję naszą kiełbaskę białą, bo jest przepyszna. A właśnie, bo jutro słuchajcie, będzie biała kiełbasa, która była na święta. Czyli no, marynowana i pieczona. I rewelacja. Na obiad zapodam kotlety siekane, bo dziewczyny ja lubią kiełbasy. Nie, to będzie już na kolację, bo tak. Mhm. A na obiad kotleciki siekane zrobimy. No. Także taki plan. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo Marzena mi wczoraj tak mówi. Co nagrywamy następny, jaki przepis nagrywamy? A ja już wiem, Marek, no, ja wiem. Ci mówiłam. Już też wiem. I Marzena ale mi, super że zupę nic. Ja mówię, ty jaja sobie ze mnie robisz, bo wiecie, przez święta leciał film. Także zupa nic. No i mówię, o co ci chodzi, Marzena? Ale będziecie zaskoczeni, co to jest za przepis. Bo niby w nazwie zupa to się tak kojarzy, no. Ale zaskoczę was. Nie wiem, czy już, nie zdradzę wam jeszcze. Ale będzie coś fajnego. Ja wam powiem, że znam z dzieciństwa zupa na gwoździu. I to się często robiło w domu, nie? Tak. Ale że była zupa nic, to ja tego nie znałem, powiem wam. Marzenka to znała. Znaczy znała, zna. Tak, mam przepis. Zna. Także ten przepis nagrywamy jutro dla was. A dzisiaj składniki trzeba jeszcze kupić, bo... Bardzo proste. Niewiele tylko. No jak zupa niskie, to wiecie co będzie. Woda i dziękuję. Nie, słuchajcie, to jest w zupie nietypowy składnik, to będzie cukier. Będzie na słodko. I ocet. Tak. Dobra, to ty idziesz ze mną do sklepu? Nie. Dobra, no to ja w takim razie, słuchajcie, idę do sklepu po ten... Ja się źle czuję w takim po wiertła. I jedziemy oddać auto. A jeszcze pamiętam, jak niedawno przyjeżdżaliśmy tu po opał, a tu proszę bardzo, pięknie, ciepło, przyjemnie, bez rękawnik dzisiaj wpadł, chociaż wiaterek taki jest rzeźkawy, ale i tak, no ta godzina, więc może tak być, ale powiem wam, najbardziej mnie to zdziwiło, że jak przesłuchałem jeszcze prognozy pogody, że w niedzielę 28 stopni w cieniu, kwiecień, początek kwietnia, aż muszę sprawdzić z tamtego roku w story, jaka była temperatura właśnie w niedzielę, znaczy 7 kwietnia, bo to jest tak, o, 7 kwietnia. Sprawdzę i wam powiem. I jeszcze coś, co muszę kupić, mianowicie wężyk, o którym wczoraj wspominałem. Taki oto wężyk do zaworu bezpieczeństwa, żeby w razie czego woda nie leciała na mieszkanie, tylko do odpływu. Tu jest 8 mm, ten jest 7. Ale 8 myślę będzie jak najbardziej ok. Witamy w świecie wierteł i koronek. Teraz tylko trzeba wybrać odpowiedni materiał i będzie można kupić wiertło. Tu już proszę wężyk kupiony. Nawet nie wiedziałem, że jest, słuchajcie, samoobsługa, że samemu się przycina. Kiedyś to pamiętam, byli pracownicy, co to robili, teraz już samemu się robi to, także zmiany. Dosyć duże są. Dobra, muszę poszukać tego wiertła do gresu. Jest i ono, wiertło do gresu. Cena 70 zł. Znaczy to jest bardziej koronka, nie wiertło.
Także coś takiego muszę kupić. Wszystko, co miało być kupione, kupiłem. Także można dalej działać. I teraz coś, co najbardziej zaskakuje. Teraz 2, 3, 4, 5, 6 rzeczy. 150 zł. I teraz pytanie konkursowe do Marzenki. Na ile byś wyceniła te wszystkie rzeczy? Kawałek żyłki. Nie, wężyka. Wężyka. Dobra, śrubki, wiertło, wałeczek. I jeszcze taki dzingt, taka opaseczka. 50 zł, 60. Dobra, patrzeć na paragonik. Co? 148? No. O matko, otwornica diamentowa. To najdroższe było. 70 zł. Mhm. To są zalety gresu. Wiertło 38. No. No to są najdroższe rzeczy. Najtańsza zapaska ślimak. Kurde, które to jest? 2 zł. A no. Wężyk 5 zł. 6 zł prawie wężyk. Czyli 50. Materiały budowlane, czy tam około remontowe, powiedzmy, nie są tanie. No. No co ci się stanie? Masło jest, słuchajcie, tanie. Bo już w promocji no, 3 zł chyba, nie? Kostka. Tak, staniało od czasu. Tak, masło dużo staniało od czasów, kiedy były ceny takie kosmiczne, pamiętam po 9 zł, chyba kostka, czy nawet więcej. A teraz jakimś dziwnym trafem. 8 chyba max. No to 8, nie wiem, 8-9. A teraz dziwnym trafem nawet za 3. No 3 zł chyba, nie? W promocji można kupić. Nie wiem, jak to się słuchajcie dzieje. Tak. Że aż taki spadek ceny, to chyba gdzieś kiedyś ona musiała być nieźle zawyżona. Bo kto nagle dopłaci te 5 zł do kostki masła? No ale dobra. Tak to już jest, nie? Na tym polega właśnie biznesy, że raz się coś cenę podkręca w górę, zresztą z paliwem było to samo, raz było bardzo drogie, potem taniało nagle. Tak jak to działa z promocjami, że masz coś nagle w przecenie, a tak naprawdę ta cena wiecznie została jest taka zawyżona, żeby teraz ją obniżyć do właściwie normalnej tylko ceny. No, dobra, jedziemy wymieniać opony, a koszt wymiany opon z hotelem to chyba niecałe 500 zł, 480 jak się nie mylę, tak? Nasze auto oddane, a tu jeszcze zanurkujemy do Skody. Trochę się pozmieniała. Chociaż to nie jest Skoda, jak tylko Kamik. Tak, to jest Kamik. Ale to nie jest elektryk, to jest zwykły. No tak. To już jest inna jazda, ale też bardzo fajna. No bo niski. Jest automat, to ważne. No i właściwie jest. To i najważniejsze, że nie to jest. Najważniejsze, że nie jest elektryk, nie? No, bo ja Marzenka, jak wiecie, jest antyelektryk. No, nasze auto oddane. Może to jest melodia przyszłości, ale tak samo jak nie byłam przekonana do automatu. A teraz bym tego nie zamieniła. No widzicie, otwarte pierwsze co... Było? Nie, zamknę jeszcze. Tak, nasze auto oddane. I teraz nic nie pozostaje, jak iść na śniadanie. Może cukiereczka, Marzenko? Nie, dziękuję. Dobra, idziemy. Znowu się pięknie zrobił. Ja nie, ta pogoda coś nie szwankuje tak jakoś. Ja też nie mam parasola. Także autoszeranie. Miejsce znane, lubiane. Nic. Nowości jako takich nie ma, z tego co widzę. Chyba, że właśnie nie wiem co jest w ofercie tygodnia. Nie, tygodnia chyba. Ścieranie tygodnia. Także coś, no ja oddania główne tutaj odpadają. Także coś za chwilę wybierzemy i pokażemy. Owsianka na pewno nie. O, jest śniadanie tygodnia, ale nie wiadomo co, muszę zapytać o obsługę. Śniadanie zjedzone. Jesteśmy na miejscu. Czas działać. Marzenka, słuchajcie, tu od razu tylko wparzyła, już bierze się za jakieś gotowanie. Coś tu przygotowane, wszystko jest. Pieczary będą krojone na zapiekanki. Tak, tak. Ale ładne, jak malowane. A ja już tu mam też przygotowane sprzęty. Zaczynam od wężyka, montaż wężyka. Potem będę tu montował tą płytę, żeby to wszystko ładnie zamknąć. No i co? I działamy, nie? No i dziurki będziemy wiercić. Tu będziemy wiercić dziurkę, to zamontujemy. Tu dziurkę wywiercimy. Tu dziurkę wywiercimy. No i mam nadzieję, że dzisiaj to będzie zrobione. Już się ładuje akumulatorek, bo wiadomo. Zejdzie ta bateria prawdopodobnie szybko, bo takie wiercenie w grecie to powiem wam, no słabe jest. To jeszcze zależy jaka jest koronka, no zobaczymy. Ale myślę, że będzie kiepsko. Dobra. Chwila, moment, wężyk zamontowany do zaworu bezpieczeństwa. No i w razie gdyby musiał zadziałać, to woda zamiast lecieć na mieszkanie,
tym oto wężykiem prosto do odpływu. Także rozwiązanie bardzo dobre, sprawdzone, że się tak wyrażę. No i tyle. Teraz zabudowuję już płytą, gipsuję i tyle, czekamy. No nie, potem będzie wiercenie jeszcze. A jak tam u Marzenki idzie? Pieczareczki? Dobrze. Robią się. Robią się pieczareczki, ogoneczki i makaronik się gotuje. Prace postępują. Pierwsze gipsowanie za nami. Tu już zdemontowany uchwyt na papier. Najpierw nawierciłem otworek delikatnie tym wiertłem, bo by mi ta koronka jeździła po całej kafelce. No teraz już weszła koronka, no i będziemy wiercić. Będziemy, czyli ja i wkrętarka na małych obrotach. Tu już kołek wymieniony. No i za chwilę, mam nadzieję, wszystko będzie zamontowane. Oby jak najszybciej. Marzenko, możesz przyjść na pierwszy odbiór. Pierwszy z wielu. Co udało się zrobić? No trochę zajęło, no bo niestety... Ale ja tu żadnej zmiany... Ale co ci tak zimno? No, zimno. Jak nie widzisz, proszę. Matko, i to ma być to? I to już jest zamontowane. To ci godzinę zajęło? No tyle trwa wiercenie w gresie jednej dziurki. No to powiem ci, tydzień. Tu jeden jeszcze, tu. Właśnie, tu. A my tu nie mamy uchwytu. No wybaczysz. To jest do wymiany. No tak. No to jak to się stało? No jak ty to zrobiłeś? Ja o tym zapomniałem w ogóle. Jakieś przyćmienie. O, obniżenie cukru, poziom O, taki uchwycik kupię, taki mały. Tak, taki jest idealny. Nie? Po co takie kółko, powiem wam, takie koło tu wisi. A to jest chyba nawet na jedną śrubę, jak się nie mylę. Chyba, jest, że na dwie. Jest. Dobra, Marzenka się dogrzewa. A jak wygląda twoje wiertło diamentowe, czy tam bardzo jakieś... dobrze. Tak? To jest to akurat... A to jest to zwykłe? Tak, to jest to zwykłe, to jest dobre. Proszę bardzo, wiertełko sprawuje się, jest ok. Jest jeszcze ostre, że tak powiem, no ale niestety małe obroty, powoli to idzie, twarde, no i dlatego tak długo to trwa. Dobrze, dobrze, uzbroiłam się już w cierpliwość. Dobra, mamy jeszcze czas. Bo jeszcze zobacz, no to to... No właśnie teraz to montuję. Czyli pojemnik na... Mydło. Mydło, chciałam powiedzieć na mleko. Ale ja już się obawiałem, że trzeba będzie dwie dziurki no robić. Właśnie. Bo to jest dosyć szerokie i mówię, ale kurde mi jedna. Zajdzie, na, ale nie, na całe szczęście to się zmieści przy lustrze. Bo tam jest lustro od razu, nie? Tak, tak. No pięknie będzie, nie odwrotnie właśnie. Aha, aha. To jest taki dziki patent jakiś. Jak odwrotnie? No tak to się będzie zamontowane było. Tak? No. Aha, tak, teraz jest dobrze. No bardzo ładne. Tylko musimy na to poczekać, aż dziurka wywiercisz. Nie, ja tego nie montuję chyba, bo tam ten malował, to się to... Wiesz... To chwila, papa, no pożegnajmy się. Marzena już tu sprawdza uchwyt i powiem wam, przerażenie w oczach było, chociaż widziała to. No tak. Nie, no bardzo, bardzo mały, delikatny. Minimalistyczny. Z tym, co było. No ale ręcznik zawiesimy, spokojnie. O to chodzi. No fajne. I tu kupię taki jeszcze jeden. W to miejsce powiem wam, żeby tu też można było ręcznik zawiesić, a nie jakieś takie wieszadło, nie wiem co to w ogóle. Znaczy to na ręczniki był uchwyt, ale o, tak to potem wygląda mniej więcej po czasie. No, także ja teraz a biorę co się... tutaj, przepraszam, jest? A, szczotka. Szczotka do buceta. Elektryczna szczotka do zębów. Dla ciebie. Dobra, idę wiercić dziurę, bo już widzę głupota jakaś tu kogoś łapie. Ale gdzie jest moje wiertło? O, wobec tego to wiecie, ani rusz. Pokaż, jak ono wygląda. Jeszcze da radę. Ale ciepłe. No, było gorące. No, wiesz, jakie twarde dziadostwo? To widzimy się za godzinę. Idziemy do łazienki, a tu wszystko zamontowane jak trzeba. Wszystkie uchwyty, proszę bardzo, dziurki wywiercone. Tu kolejny uchwyt, tu zrobione, tu zdemontowane. Tu też zdemontowana szczotka, także wszystko, powiem wam, udało mi się zrobić w czasie, idealnie. Wiadomo, gdyby nie gres, byłoby trochę na pewno szybciej, a my teraz idziemy odebrać auto z wymiany opon. Mam nadzieję, że już jest gotowe. Umieli dzwonić o 14, a na razie jest cisza i spokój, także może znowu będziemy na nie czekać. Dobra, włączymy odkurzacz i do dzieła. Jeszcze wpadliśmy do sklepu po drodze po wanilię do jutrzejszego przepisu. Tylko pytanie, czy będzie wanilia, bo z tego co widzę, to raczej z nią jest kiepsko i trzeba będzie gdzie indziej szukać. Tu przynajmniej, powiem wam, nic nie ma. Marzenka jeszcze poszła po jajka. No i tyle, idziemy odebrać auto. Powiem wam, ciepło się teraz zrobiło, dużo cieplej niż było rano. Pięknie, także tylko czekać, aż będzie jeszcze goręcej.
Opony wymienione, opłacone koszt 478 zł, nie? Z hotelem. Tak, tak, tak. Jakby to były, wiecie, wymieniane w całości opony z felgami, to by było taniej. Same opony 288, hotel 190. No bo to też zależy od wielkości opony. Tak. No w naszym przypadku 21 cali. Tu Marzenka pokaże, Marzenka uciekła. O, proszę. Tak, dobra, wszystko zrobione. To co, możemy już wyjeżdżać na wakacje. To? No jasne, jedziemy na wakacje. Nie, nie, jeszcze do wakacji trochę trzeba. No ale bliżej do wakacji niż dalej. No na pewno, z każdym to? Dniem. Kwiecień, maj, czerwiec i wakacje są. Wiecie, nawet takie sam fakt, że się zaczną, no nie musisz gdzieś wyjeżdżać. Aha. No, ale jakby co, plan jest taki, że w niedzielę jedziemy na pierwszą wycieczkę. O, i tego się trzymajmy. Auto przy okazji umyte, pięknie, wyczyszczone. Także jest dobrze. Odkurzone w środku, jak zwykle. To też, słuchajcie, duży plus. Zastawiony, przygotowany, ciasto też kupne, ale powiem wam, bardzo dobre, wypróbowana cukierzy piekarnia, bym powiedział. Ale jeszcze oprócz ciasta będą deserki. O. Ja je mam tutaj, czekajcie, bo mi się zamyka, zafoliowane, żeby były, wiecie, nie przyszły, ale galaretki i serek mascarpone. A to mi się kojarzy z czasami dzieciństwa. A na dole jest, pokruszone są herbatniczki maślane. Aha, czyli takie cuda. No. Także Marzena chowa, to za chwilę ładnie pokroimy, owoce, a jeszcze maliny. O, kuliczkom muszę dać właśnie. A w ogóle to powiem wam, że George ma nową bazę. Aha, już tu jest. Tam się kryje teraz, za tym. No akurat teraz może, bo już jest ciepło, więc tam może... Róbcie, proszę. Też wiem, że ty akurat średnio na maliny, ale George to jest, wiecie, miłośnik malin. Już kuliczki dostały bazylię. Proszę, George'uś. No. A w ogóle wczoraj zapomniałem wam już nagrać, mianowicie tak, tu jest w tej palmie cynamon od przedwczoraj, a wczoraj została ona w całości, że tak powiem, zroszona i podlana wodą z czosnkiem, no i jak na razie nic tu mi nie chodzi. Nie wiem, czy to wszystko uciekło. Także te dwie palmy wczoraj były robione tą miksturą. I jeszcze dzisiaj mi zostały tutaj te dwa kwiatki, te dwie, znaczy ta monstera i ten skrzydło kwiat, też je muszę zrobić potem wieczorem, bo jak na razie jest cynamon. No i powiem wam, że póki co cisza chyba i spokój, ale wiecie, to trzeba czasu, nie? No tu też nic nie łazi w tej ziemi. Także zobaczymy, czy to pomoże, czy nie. I na jak długo, ale tą kurację czosnkową zamierzam robić dłuższy czas. No tak, chyba trzeba. Żeby te larwy, wiecie, tam wytępić. Ta kuracja wodą z czosnkiem to jest że ta kuracja wcale nie jest taka skuteczna i te muchy... Ale widzisz, tam nie ma w kwiatku. I tak po co podlałaś pierwszy raz? Jest. Są, jest? Ale teraz widzę takie małe glistki. To może są te larwy. Może wyszły po twoim czosnku. Dobra. Ciasto wędruje na stół. Jestem niepocieszona. Czekamy na gości i widzimy się później. Proszę. Goście już poszli, chociaż zostali, jak to bywa, a Marzenka przygotowuje coś dobrego na jutro, bo goście przychodzą. Jejku, ale cebula. To znaczy, że się świeża, ostra. Nie, no są metody, żeby tam dać ją do lodówki, żeby była zimna i tak dalej, ale wiecie, ja to dać ciach. Ale jest ostra, Kiełbaska już przygotowano. Tak, kiełbaska będzie się marynowała. Potrzebujemy oliwę, sos sojowy, różne inne. Wiesz, że tydzień temu dokładnie też to robiliśmy? Nie, w sobotę robiliśmy. Wielka sobota, no tak. A dzisiaj jest piątek. Aha, jeju, mi się pieprzy, że dzisiaj jest sobota. Na mi się soli. Także ta kiełbaska pyszna, słuchajcie, przepis u nas znajdziecie. Rewelacja, to jest oczywiście surowa, biała surowa. Tak. Ale będzie zamarynowana i będzie upieczona jutro. Tak, i jutro sobie zjemy na kolację. Wcześniej zrobimy sobie takie kotleciki siekane na obiad. Też były u nas przepis. Tak, bardzo dobry. I tak tutaj robi kiełbaskę kątem oka, śledzę King Size'a. King Size, taka komedia polska. Też już starsza wiekowa. Ale 07 chyba się zgłosi, nie? A to już nie wiem, no 07 to już praktycznie znam na pamięć. Chociaż są odcinki, które jeszcze takie mam nieopanowane od deski do deski.
Natomiast właśnie, komedia dzisiaj, na pewno coś dzisiaj wpadnie, jakiś serial sobie zapodam, ja mam taki serial fajny. Do robótek ręcznych. Tak, i jutro zapraszam na vloga, bo jeszcze vlogiem się dzisiaj zajmę. Muszę go dodać, wysłać na YouTube, tam sobie różne rzeczy pododawać i tutaj pana poproszę o zrobienie miniaturki, bo Marek zawsze za tego pana, co teraz ogląda? Tego pana, który stoi i za. Także pani jest proszona o zrobienie miniaturki. Dobra, zrobię miniaturkę Marzence, a jutro się widzimy i jutro śniadanie u Lubiczów. No, nie wiem, nie wiem. Jak jest Tosia, to zawsze śniadanie no, jak u Lubiczów wielkanocne. A mogą być zmiany. Także widzimy się jutro, a teraz się z wami żegnamy. Życzymy miłego wieczoru, bo dopiero 22:30, wczesna godzina. Dobrej no, nie, miłego wieczoru, dobrej nocy, tak miało być. Tak. I pozdrawiamy jutro. I do jutra. Tak. Dobrej nocki, wyśpijcie jutro się. Sobota, dzień kota. Dobra, koniec tego. Dobranoc. Dzień dobry, sobota, 6 dzień kwietnia. Witamy się z wami. Tu Marzenka w kuchni działa. Widzę, że tak, stół pięknie zastawiony. Pije się ta yerba. Mm-hmm. Dużo pytań było o tą twoją yerbę. Bo są ludzie ciekawi, jak smak, jak wszystko w ogóle, jak się no, smak podeszło. To ja mogę porównać, no bo ja na razie piję jeden rodzaj, ale brat też mi podesłał inne, jakieś właśnie z taką nutą mięty, truskawki, że są takie bardziej delikatne. Ta, którą ja mam z owocami goi, to jest, słuchajcie, ona ma posmak takiej faktycznie zielonej herbaty. Może to być właśnie taki, ale no nie wiem, taki tabakowo-tytoniowy, ktoś może poczuć. Ale dla mnie to jest taki właśnie, takiej mocnej herbaty liściastej, ale zielonej, nie? Natomiast mnie to podchodzi, ja sobie to tak sączę. Jest to ciepłe teraz czy zimno już? Nie, ciepłe. Zalane taką wodą 70-80 stopni. No i naprawdę bardzo przyjemnie mi się to pije, dlatego że ja lubię na przykład zieloną herbatę i mnie ten zapach jakiejś goryczki takiej gorzkości nie przeszkadza, ale... Dla mnie już to by nie było. Bardzo dobre. Tylko nie wiem, jak się dokładnie nazywa. No właśnie... Tak, zestaw to jest na pewno tykwa i łyżeczka bombolina. Tak. Jakoś tak, ktoś pisał właśnie. No i tak jak mi brat pisał, bo to jest dla mnie źródło wiedzy. Najlepsze, bo on to pije. Sypie się tutaj troszeczkę tak, no ponad... ten wiecie, cypelek, no misek. Czyli tyle? Tak, o. Tyle tego suszu zalewa się i można po wypiciu dolewać i ponownie zaparzać ten sam. To bardzo wydajne to jest. Tak, i cały dzień sobie tak sączyć. No ja sobie dzisiaj zapodałam rano. Pasuje mi to, dlatego że no rano, w sobota, niedziela, weekendy oczywiście. A pobudza się to czy nie? Jeszcze... Jak po kawie czy nie? Jak już śniadanie zrobiłam, to chyba mnie pobudza. Nie, ja... A kawy nie piłam, ale po kawie, no, chyba bardziej. Bo kawa to już wiecie, taka jest... Czy bardziej to Cię pobudza niż kawa? Na razie trudno mi ocenić, bo... Ja Wam powiem tak, Marzenki nic lepiej nie pobudza jak Marek. Ani kawa, ani herbata, ani yerba. Tak. Jak Marek się odezwie, to od razu taka energia wstępuje w Marzenę. Po prostu jest to tak pobudzona, że trzy yerby to wysiadają. Ale jeżeli chodzi o smak specyficzny, nie każdy na pewno go polubi. Fajnie się to pije, fajnie się to sączy. Weekendowo super sprawa rano w domku. No i jeżeli chodzi o działanie na organizm, no ja jeszcze nie jestem w stanie tego powiedzieć, tak jak mówię. Dobrze się czuję, mnie to smakuje. Czy mnie pobudza, czy czuję się jakaś taka, no na razie Marek cię pobudził. Bo on się tu dopytuje, no ja cię czuję. No bo się ludzie dopytują. Czy pobudza, no jestem... No, na razie trudno. Ale widać, że Cię pobudziło coś. No tak, bo mnie wkurzyłaś, nie? Dobra. U nas, słuchajcie, na balkonie pogodowo 17, prawie 18 stopni. W słońcu w pokoju widziałem 26 nawet. Chociaż powiem Wam, że tego słońca jakoś nawet nie widać. No niby jest tam jakieś obłoczki, coś się kombinuje, ale no taki chłodek jest z balkonu, więc trzeba go raczej zamknąć. A u nas dzisiaj, tak jak mówiłem, śniadanie jak u Lubiczów. Pieczywo. Jeszcze jajecznica, dziewczyny, śniadanko tak, zaraz. Jajecznica, do niej za chwilę wrócimy. Pomidorek, ogórek, wędlinka, masło, herbatka. No i tu jako główne danie nie, jajecznica no, nie będzie. Główne, no. A tu dla panów, tylko niestety George'a trzeba sprowadzić, bo George poszedł do swojej bazy pod łóżko. A Rupcia już tu proszę, wyczekuję. O, uszy chodzą. Dzień dobry, panie Rupercik. Ja po śniadaniu, słuchajcie, idę w
poszukiwaniu laski wanilii, bo wczoraj nigdzie nie było. No nie wiem, co się stało, czy wszyscy wykupili na święta. No czy to już zupy teraz... nic jest potrzebna. A my dzisiaj nagrywamy przepis na zupę nic. Coś pysznego. Wiele osób pisało, że to zna. I to jest bardzo zaskakujące, że tak powiem. Sama nazwa zupa nic kojarzy się z jednym, a co to będzie, to się dowiecie już dzisiaj. Także dobra, życzymy wam miłego dnia, bierzemy się za śniadanie i widzimy się później. Także ja wam powiem, mój smak zupełnie nie jest to. No i widzisz, spróbowałeś, bierzesz. Także Marzeka może być z jednego zadowolona, że nigdy jej tego nie wypije. O. Ja tam nie mam z tym problemu. Bo zapach jeszcze, powiem wam, no okej, okay, ale smak, takie mocne to jest. Tak? No. Może za dużo nasypam, ale bez przesady. Nie no, ale to ty nie czujesz tego. Znaczy, może gdybym pił, wiesz, którąś z rzędu już, to jest tak jak z tą kolendrą. Ja, słuchajcie, kolendry nie trawiłem. Po prostu. Smak płynu do mycia naczyń, a teraz uwielbiam kolendrę. Gdzieś tam te mózgowe jakieś zwoje się przestawiły, nie? No, widzicie. Jajecznica już prawie gotowa. Dziewczyny idą na śniadanko. Za chwilę George'a tu zaprosimy i panowie dostaną swoje śniadanko, bo Rubcio już nerwowy. Ten już czeka na śniadanie, no ale nie ma jeszcze śniadanka. Gdzie jest Rubcio? A tu. No, widzicie go? Dzień dobry, panie Rupercik. No, dzień dobry. Proszę bardzo, przybył nasz turysta. Nerwowy trochę, obrażony. No, chodźcie, panowie. Nie będzie jadł. Wolał siedzieć w bazie pod łóżkiem. No, dobrze, on wyjdzie, daj mu spokój. Wiem. On mnie tu widzi i mam mnie dosyć. Ja go też pobudzam. Działam jak yerba na królika. Ale tylko na George'a, o. A róbcie, proszę, jak od razu putuje. Pani laski waniliowej rozpoczęta. Idę, mam nadzieję, że coś mi się uda kupić, bo jak nie, to trzeba będzie kombinować. Powiem wam, dzisiaj założyłem krótki rękaw, koszulkę i jest ciepło, elegancko. Także jutro ma być jeszcze cieplej. Zobaczymy, co z tego będzie, ale bardzo przyjemnie się idzie. Nawet można by było w samej koszulce, myślę, iść. Nie potrzebny ten bezrękawnik, ale dobra, mówię, nie ryzykuję, bo wiecie, potem jak jest zimno, to jest kiepsko. Także jest ładnie, idę, mam nadzieję, że kupię, da wam znać, że wy piszecie, że na przykład u was wykupiona jest pasta pistacjowa, o, może po świętach tak jest. Po raz drugi się nie zawiodłem na tym sklepie, szukałem w Biedronce, jak wiecie, wczoraj nie było laski w wanilii, szukałem w Lidlu, nie było, przychodzę dzisiaj do Netto, proszę. Ile laski wanilii, ile chcecie. Także ja biorę dwie, chociaż nie jedna wystarczy, bo tego przepisu zupełnie. Laska wanilii jest. No i co, można iść i działać. Ostatnio tu kupiłem skórkę pomarańczową. Nigdzie nie było, tu była. Tak samo z tym. No prawdopodobnie gdybym poszedł jakiegoś większego marketu, to bym kupił. No ale w tych mniejszych, jak widać, w dyskontach nie było. Tu jest. Dobra, to jeszcze kupię jakieś malinki, bo dziewczyny tam dzisiaj na pewno też coś dziabną, króliczki też by coś nie zjadły, jakieś owoce kupię, bo już tam się wszystko kończy. Idę do domu i nagrywamy przepis na pyszną domową zupę nic, jakby to nie zabrzmiało. Proszę bardzo, maliny. U, ale jakieś takie coś, ten teges widzę. Chyba wybrać coś fajniejszego, ale powiem szczerze, że chyba każda jakaś paczka, chociaż nie ta jest akurat czysta, bez niczego. Dobra. To maliny i może boróweczka. Takie opakowania. Dobra. Chodzi to chyba mniejsza, bo mi się wydaje. Nie, wszystkie takie same. Dobra, biorę maliny, biorę borówkę i idę do domu. Ja już przygotowany do nagrania. Koszulka w stylu sushi. Pomimo tego, że dzisiaj zupa. Tam w tle słychać jakieś dźwięki, ale wiecie, ja tam nawet nie reaguję, co tam się dzieje. Wesoło. Jest wesoło. A Marzenka, proszę bardzo, wszystko tu przygotowała. No i jest... Aha, tu jest pół litra. To, co było poszukiwane. Czyli laska, chciałaby być cynamonu, wanilii. No ona jest no. Bardzo ważna w tym przepisie. Jajeczka, mleczko, resztę się dowiecie z przepisu. Tak. To co, możemy, a Marzenka ma ładną bluzkę, widzę takie zaczynamy. Kolory. Normalna. Nie, bardzo ładne kolory. Napis jest istotny. Czerwony. No dokładnie, perfekt. Marka zatkało, widzę. Dobra, perfekcyjna Marzena. Wszystko jest. Piękne tulipany w tle, ale długo trzymają, ci powiem.
Bo róże już widać. No, coś się bierze. Też dałeś proszek? Był proszek, no. No, widocznie słabsze. No, bardzo ładne, te są ładne. A tu proszę bardzo, nadzorca. Idzie do bazy. Nie, ona, słuchaj, co ty robisz. Rupert też się ukrył w swojej bazie. Dobra, to co, zaczynamy? Tak, gdzie jest ta wanilia? Najważniejszy składnik. Dobra, to działamy. Jak oczywiście będzie zrobione, to oczywiście Wam pokażemy co jak. A przepis pojawi się w poniedziałek. Bo tak wypada. Także w poniedziałek przepis na pyszną domową zupę. Nic. Nic czy ala nic? Nic. Nic. Popatrzcie, tak się prezentuje zupa nic. A wiecie dlaczego nic? Bo zaraz nie zostanie. To się dowiecie, jak zobaczycie przepis, który pojawi się już w poniedziałek. Naprawdę pyszny deser. Zupełnie coś innego niż do tej pory miałem okazję jeść. Takie odlotowe. Deser w postaci zupy. On ma delikatnie waniliowych. Wiadomo, że tu słodkość możecie sobie regulować. Dodać więcej cukru, mniej. My nie dodaliśmy za dużo cukru. Nasz deser nie jest taki. Ale czuć dobrze wanilię. Słodki. Natomiast czuć dobrze wanilię. Te pianki z białka, jak one pięknie wyglądają, one oblepiły się, słuchajcie, tymi ziarenkami wanilii. No i fajnie to wygląda, a do tego też to bardzo dobrze smakuje, bo to jest taka beza z białek, tylko ugotowana. Nie na zasadzie wysuszona w piekarniku, tylko ugotowana w mleku. Tak, i możecie sobie takie właściwie bezy dołożyć, o, takie pianeczki, tak to się mniej więcej prezentuje. I powiem Wam bardzo dobre, o, cich, tak to mniej więcej się prezentuje na łyżce. Coś innego. Można podawać z owocami. Zupełnie coś innego. Tylko te są, tak. Kwas. Kwaśne. Ale borówki, maliny można podawać z owocami, a można jeść tak sotę. Chociaż jak się położy na piankę malinę, to wiadomo, że pianka pójdzie na dno. Bo one są bardzo delikatne. Coś innego, powrót do... O, dużo, do przeszłości. Do wczesnej komuny. No, ale bardzo dobre. Coś takiego innego. I nie? Z tego powstaje taka masa, no nie, taki puszek lejący. O, bardzo dobre. Roztopione lody, ewentualnie tak budyń taki wodnity. Taki, ale waniliowy. Waniliowy. Dobra. Także przepis już pojutrze. Wyczekujcie, a ja teraz biorę się za zupę nic. Oczywiście to jest deser, a nie obiad, żeby nie było. U nas w kuchni się znowu dzieje. Tym razem kotlety siekane. Na obiad się będą zapodane. Tak, bardzo dobre. Cóż za rymy. Rymy, tak. Ale takie są te. Można z ketchupem sobie zjeść, czy tam po prostu tak bez niczego. Ja właśnie z ketchupem nie za bardzo, powiem ci. Można do tego jakąś sałatkę sobie zapodać, ale ja nie zrobiłam i będzie bez sałatki. A na kolację kiełbaska biała. Tak, a co do kiełbaski, to proszę bardzo, to już przygotowana jest blacha. Później będzie jeszcze blok czekoladowy, same dobroci po prostu. A ja tam robię dłubaninę swoją. Firmowe, nie? Tak, także co? Czekamy na dziewczyny. Trzeba czasami takie papierki zrobić. No, raz w miesiącu trzeba. Tak. Mus to mus. Czekamy na dziewczyny. Tak, poszły na spacer. Troszeczkę się przewietrzyć. Długo ich już nie ma, ale no. Dojdą. I tu mają zostawione na spróbowanie zupę nic. W dwóch wersjach. Przygotowane, czekamy na gości, a Marzenka ci wpadła na pomysł, żeby zrobić balkon w tym tygodniu. Możemy korzystać z pogody. W tym sensie, no. Nie? Tu Marzenka się ukryła. Ale zobacz, Michał się już ładnie wyrosła ten. Ja nie wiem, co ona tutaj posiała. Ona jakieś kwiatki tam posiała. Ale na zmianę ona też tu trochę bazylii wysiała, wiesz? Aha, bardzo ładnie rosną. I szczerze mówiąc, to jedynie jest do wymiany. No, co tam posiadałaś? To była bazylia i kwiatki. Aha. No i te kwiatki jadalne, nie? No. Tylko nie wiem, co jest co, ale tutaj część dopiero sobie wypuszcza, także spokojnie. No ale ładnie już coś rośnie. Maliny są podlane, nie? Tak, podlane, ale maliny to już chyba nie da rady w tym. Da rady, bo to pisali, że to jest jak chwast. Tak? Że wypuszcza. Że daje rady bez problemu. One są podlewane, ale widzę, że tam się nic nie dzieje. Zresztą te hortensje moje też na razie takie. No, hortensje, powiem Wam. Nie, coś tu się robi. Ewidentnie. Palec wskazywalec pokazuje. Jak ktoś z Was się orientuje, czy coś z tego jeszcze będzie, to dajcie znać. No tu są takie pączki ładne. Tutaj są pączki, tutaj w ogóle. Tylko, że one są takie w kolorze takim też ciemnym już. Tutaj są takie, tu coś jest bardziej zielonego. No, ale to już przy samym między ziemi. Tymi, no. O, ale nie ma samy, tak, bo to może wiesz, nie lubi nie tego. Nie, no spokojnie, to lubi. O, widzisz, tutaj jest taki dajcie zielony. Dajcie znać, czy coś z tego będzie. Nie,
no ja jeszcze to daję nadzieję, daję szansę. Dajesz. Tak. Potencjał. Czyli co, w przyszłym tygodniu balkonik robimy? Tak, myślę, że tak. Akurat ochłodzenie tak, przyjdzie. Ale już raczej będzie kół. Ale ja ci powiem, że tu już pająk wychodzi w nocy. A wiecie co, ja dzisiaj widziałam pierwszą muchę w mieszkaniu. Normalnie to jest dobry znak. Zaczyna się sezon. To dobry znak. Bardzo dobry. A tu słuchajcie, już w nocy wychodzi pająk, a to też znak, że już się ciepło robi. No, że się ciepło robi. Bo jak była zima, to było, wiecie, cichutko, puściutko. No. Także u nas tak to mniej więcej wygląda. Hortensje niby rosną, niby nie rosną. Balkonik będzie robiony. Jak widać, wystrój na stole już uległ zmianie. To znaczy, że goście poszli. Wszystko posprzątane, zrobione. Ja teraz biorę się za montaż daily vloga. Nie wiem, coś mnie kusi, żeby zmontować przepis, powiem wam, na tą zupę nic. Także może jeszcze dzisiaj to zrobię, nie wiem. Ale ja chciałem jeszcze wrócić do jednego tematu. Mianowicie wczoraj, jak wymienialiśmy opony, wracaliśmy, to ja tam wspomniałem, że wakacje, teraz się zaczynają wakacje, bo już opony wymienione, wiecie o co mi chodziło, nie? Że ciepło się robi lato. No i pojawiło się wiele pytań, czy mam jakieś plany wakacyjne. Otóż słuchajcie, my już wakacje mamy praktycznie całe zaplanowane. No wiadomo, że to nie zależy stricte od nas, no bo od wielu czynników może coś się posiać, pozmieniać. Natomiast wakacje jako takie już zaplanowane są. Także wyjazdy, powiedzmy, że od maja. Już są zaplanowane, maj i potem ten okres lipiec, sierpień, także tu, no my to tak zawsze dużo wcześniej planujemy. I zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że jak przychodzi październik, nawet niekiedy wrzesień, to już mamy, że tak powiem, zarezerwowany termin, jeżeli chodzi o przyszłe wakacje letnie, z racji tego, że raz była taka sytuacja, no że ja wiecie jak to jest, nie? Człowiek zwlekał, no i potem się wszystko posypało, no bo terminy się niestety zajmują, no i jest jak jest. I albo bierzemy wtedy to, co jest, albo rezygnujemy. Ale to też ma, słuchajcie, duże znaczenie, jeżeli chodzi o koszty. Ponieważ jak się rezerwuje z takim wyprzedzeniem, można powiedzieć, że no niespełna rocznym, 10-miesięcznym, 9-miesięcznym, to te ceny są jeszcze dużo, dużo tańsze niż jakbyśmy to zrobili teraz. Także myśmy zarezerwowali już wakacje w październiku, jak się nie mylę. No, w październiku już były zarezerwowane, a prawdopodobnie w okolicach września już będziemy mieć zarezerwowane ferie, bo to też z takim wyprzedzeniem, bo potem wiecie, na ostatni moment, no to ceny wiadomo, co robią, szybują, także lepiej to zrobić wcześniej i spokojnie, że tak powiem, spać. No wiadomo, jak coś się w życiu zmieni, no to już na to nie mamy wpływu, ale to, co po naszej stronie, to jest, że tak powiem, zabezpieczone. No, to tyle, jeżeli chodzi o wakacje, także my już mamy plany zarezerwowane, co z tego wyjdzie, życie pokaże, no ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Także ja teraz biorę się za montaż, Marzenka już tam się ogarnia, jeszcze jakieś pranie tam się robi. Widzimy się jutro, pamiętajcie, jutro wybory, dzień wyborczy, niedziela, także my już do południa chyba, do południa całkiem nie, ale tak około 12 planujemy wybyć i później pojechać do Rybnika. Co z tego wyjdzie? Miejmy nadzieję, że się to uda, wyjazd. Zobaczymy, także żegnamy się z wami, miłego wieczoru, dobrej nocy i do jutra.